этих стран признают глубокую благодарность вам. I zdjęć nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Komunizm wojenny. Bolszewicy doszli do władzy w roku 1917. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Doszli do władzy właściwie w sposób, przynajmniej jeśli chodzi o stolicę kraju, bezkrwawy. Potem z wolna podporządkowywała im się cała Rosja, mniej czy bardziej chętnie. Ale generalnie rzecz biorąc, obiecując robotnikom i chłopom spełnienie ich podstawowych, kluczowych żądań, to znaczy pokój i ziemię, zyskali sobie w momencie obejmowania władzy poparcie społeczne. Z tego poparcia społecznego po kilku miesiącach, po roku nie zostało już tak wiele. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że tak naprawdę poza wycofaniem się z wojny robotnik rosyjski niczego na przewrocie bolszewickim nie zyskał. Władzę bowiem kapitalistów w fabrykach zastąpili komisarze. Zysk, dochód z zakładów pracy nie był, jak sobie to utopijnie wyobrażano, dzielony między pracowników, między robotników, a szedł na potrzeby państwa. Zarządcy fabryk i zakładów produkcyjnych, komisarze byli o wiele mniej kompetentni, o wiele bardziej butni, o wiele bardziej aroganccy od dotychczasowych kadr technicznych i kierowniczych. To powodowało, łącznie z systematycznym, ale i galopującym się pogarszaniem stopy życiowej, coraz bardziej potęgujące się nastroje niezadowolenia w miastach. Miasta rosyjskie, wielkie miasta przemysłowe, właściwie można powiedzieć, że wrzą. Wybuchają bunty na Uralu, wielkie bunty robotnicze, bunty w Iżewsku. Podminowany jest Piotrogród, podminowana jest Moskwa. Skoro nie można było pozyskać na dłużej robotników, to czy można było pozyskać chłopów? Otóż w istocie rzeczy też nie. To znaczy tych chłopów nie potrafiono, nie chciano, nie umiano i nie pozyskano tak naprawdę dla sprawy władzy bolszewickiej. Włodzimierz Lenin. Kulaki i очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской. Kulacy i bardzo bogaci chłopi usiłują organizować powstania przeciwko władzy radzieckiej. Stanowią oni jednak znikomą mniejszość. Niekiedy na wsi komunistami nazywają siebie najgorsi wrogowie ludu pracującego. Ludzie stosujący przemoc, którzy przykleili się do władzy w egoistycznych celach i działają za pomocą oszustwa. Rząd robotniczo-chłopski mocno postanowił walczyć z takimi ludźmi i oczyścić z nich wieś. Chłop w momencie, kiedy Lenin i jego towarzysze przejęli rządy w Piotrogrodzie, zrealizował swój podstawowy, odwieczny cel polityczny. Zagarnął ziemię tak zwanych obszarników, czyli właścicieli ziemskich. To oznaczałoby załamanie struktury państwowej, bo w istocie rzeczy rok 17 i jego dalsza konsekwencja to jest wypowiedzenie wojny przez wieś miastu, zerwanie właściwie kontaktów gospodarczych, ekonomicznych związków pomiędzy wsią i miastem. Efekt jest taki, że drastycznie maleją państwowe rezerwy zbożowe, w miastach rozpoczyna się głód. Skoro powiedzieliśmy sobie, że robotnicy i tak są niezadowoleni, to pod groźbą utraty władzy nie można zabierać im jeszcze chleba, nie można pozbawiać ich chleba. I w związku z tym rozpoczyna się okres ponury, krwawy w dziejach rosyjskiej wsi i w dziejach Rosji, okres, którego konsekwencją jest zresztą wybuch specyficznej wojny domowej, wojny chłopskiej, mianowicie okres komunizmu wojennego. Najkrócej polega na tym, że na wieś rosyjską nakłada się kontyngenty, to znaczy po prostu po osadach chłopskich, po chałupach chodzą uzbrojone patrole bolszewickie, wojskowe, czekistowskie i zabierają każde ziarnko zboża, wychodząc z założenia,
że chłop i tak się potrafi przeżywić, natomiast owo zboże, surowiec strategiczny, jest konieczny dla wyżywienia wojska, dla wyżywienia miast, innymi słowy dla utrzymania bolszewików się przy władzy. To powoduje reakcje obronne, reakcje indywidualne, reakcje zbiorowe. Rosyjska wieś zaczyna wrzeć i od mniej więcej połowy 18 roku wypowiada posłuszeństwo bolszewikom. Wygląda to w ten sposób, że w poszczególnych obwodach, rejonach wybuchają izolowane, ale autentyczne, spontaniczne i bardzo silne w sensie liczbowym powstania chłopskie. Jeden z przywódców, dowódców wojskowych Armii Czerwonej, wybitnych, twórca sowieckiej konnicy Filip Mironow, pisał w rozpaczliwym liście do Lenina. Myślę, że ustrój komunistyczny to długi, żmudny proces. To sprawa serca, a nie gwałtu. Brak mi dosłownie czasu i papieru, aby opowiedzieć wam, Włodzimierzu Iliczu, o potwornościach budowy komunizmu w obwodzie donieckim. W pozostałych wsiach nie jest lepiej. Jeszcze może jedna taka szczera, krótka wypowiedź rosyjskiego chłopa. Ziemię daliście, ale zboże zabieracie do ziarnka. Udławcie się taką ziemią. Chłopu z tej ziemi ledwie, że horyzont zostanie na własność. Innymi słowy, chłop poczuł się oszukany. Przypomnijmy, zgodnie zresztą z planami, także Lenina w jakiś czas później, więc pełna 10 lat później, nastąpi korektywizacja rolnictwa, czyli odebranie owej nadanej chłopom ziemi. A w każdym razie póki co chłopi mają ziemię, ale wszystko to, co na tej ziemi rodzi, trzeba oddawać bolszewikom. W efekcie następują owe ruchy. Największym powstaniem chłopskim jest powstanie byłego działacza Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, czyli partii najsilniej związanej z wsią rosyjską, Antonowa na Tambowszczyźnie. Antonow organizuje w jednej tylko guberni prawdziwą, liczącą 50 tysięcy ludzi, dobrze uzbrojoną, dobrze zorganizowaną, częściowo regularną armię partyzancką. Wojna z Antonowem przy użyciu najbardziej elitarnych sił Armii Czerwonej trwa dobrych kilka miesięcy, a tli się właściwie przez półtora roku do dwóch lat. Do zlikwidowania powstania chłopskiego używa się nie tylko piechoty i kawalerii, ale także armat, gazów bojowych, czołgów. Prowadzi się eksterminację ludności, łącznie z rozstrzeliwywaniem co któregoś wziętego zakładnika. Innymi słowy, prowadzi się najbardziej brutalną politykę pacyfikacyjną. Tylko za pomocą takich środków udaje się wrzenie na wsi rosyjskiej opanować. Jak było to groźne zjawisko, świadczą tym słowa samego Lenina, który twierdził, że to, co działo się na wsi, było równie ważne jak walka z Karedinem, Krasnowem czy Wranglem na frontach wojennych wojny domowej. Średni chłop jest nie wrogiem, lecz przyjacielem robotnika, przyjacielem władzy radzieckiej. Średniego chłopa świadomi robotnicy i rzeczywiście radzieccy ludzie traktują jak towarzysza. Średni chłop nie rabuje cudzej pracy, nie bogaci się cudzym kosztem jak kulacy. Średni chłop pracuje sam, żyje z własnej pracy. Władza radziecka zdławi kulaków, oczyści wieś z tych, którzy niesprawiedliwie traktują średnich chłopów. Za wszelką cenę urzeczywistni sojusz robotników z całym pracującym chłopstwem, zarówno biednym, jak i średnim. Stan gospodarki, ale stan napięć społecznych, owowotom nieufności, która wieś rosyjska wypowiedziała bolszewikom, powoduje to, że Lenin w roku 20 zaczyna przemyśliwać, a w 21 decyduje się na doniosły krok. Mianowicie kończy z systemem komunizmu wojennego, czyli owych kontyngentów przerażających nakładanych na wieś, i wprowadza system określony potem jako nowa polityka ekonomiczna. System opierający się na podatku zamiast kontyngentach, a w konsekwencji dopuszczający także powstanie i zorganizowanie się, odrodzenie drobnego handlu.